Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat poruszony tydzień temu, czyli różnicę między podatkiem VAT należnym a naliczonym. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, kiedy my dostaniemy zwrot z Urzędu Skarbowego, a kiedy będziemy musieli zapłacić. Także będę przedstawiał to na podstawie kont i jakichkolwiek przykładowych operacji gospodarczych, więc myślę, że będzie to bardzo proste do zrozumienia. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, czym różni się podatek VAT należny od naliczonego. Ta wiedza nam się teraz bardzo mocno przyda, ponieważ ustalimy, czy po kilku transakcjach będziemy mieli należność do Urzędu Skarbowego, czy będzie to zobowiązanie wobec nas. Tak jak już ustaliliśmy, odsyłam do poprzedniego odcinka, kiedy VAT jest należny, kiedy naliczony. Przypomnijmy sobie tylko jedną rzecz, że podatek VAT należny powstaje w momencie wystawienia faktury VAT sprzedażowej przez nas, czyli napiszę FA sprzedaż, zaś VAT naliczony jest w momencie, kiedy otrzymujemy fakturę zakupu. Jest to kluczowa wiedza, która będzie nam dzisiaj potrzebna. Mając tę wiedzę, wiemy, że każdy nasz zakup powoduje, że Urząd Skarbowy musi nam zwrócić pieniądze, czyli sumę VAT naliczonego, a każda sprzedaż powoduje, że tak naprawdę to my musimy odprowadzić pieniądze do Urzędu Skarbowego z tytułu VAT należnego. Ale co w sytuacji, gdy w danym miesiącu ponosimy zarówno koszty, czyli VAT naliczony od faktur zakupu, jak i generujemy przychody od faktur sprzedaży. Zajmiemy się najpierw tym łatwym przykładem w momencie, kiedy mamy tylko faktury sprzedaży w danym miesiącu. Czyli powiedzmy, że wystawiliśmy w danym miesiącu dwie faktury sprzedaży. Rusztuję sobie trzy te ołówki. Jedną z tyłówek będzie konto przychodowe. Powiedzmy, że będzie to jakieś konto siódemek. Drugim kontem będzie rozrachunki z VAT. Z tytułu podatku VAT oczywiście. Trzecim kontem będą rozrachunki z kontrahentami. I tak naprawdę wszystkie faktury sprzedażowe, który ja pokażę w tym momencie, będziemy księgowali w ten sam sposób. Na początek tworzy nam się przychód. Jak wiadomo, przychody księgujemy po stronie winien, czyli operacja pierwsza, na przykład 100 zł, operacja druga, rozrachunki z VAT, analogicznie 23 zł i rozrachunki z kontrahentem, czyli to, co kontrahent będzie musiał nam zapłacić z tytułu naszej sprzedaży, 123 zł. Druga operacja, faktura, znowu tym razem na 1000 zł, VAT-u będzie 230 i kontrahent wisi nam 1230 zł. W tym momencie rozliczymy sobie konto rozrachunek z tytułu podatku VAT. Obroty po stronie MA wynoszą w tym momencie 253 zł. I ze względu na to, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów, tą kwotę musimy wykazać w deklaracji VAT za dany miesiąc, okres, ponieważ może być tak naprawdę kwartał, i tą kwotę będziemy musieli przekazać do Urzędu Skarbowego. Jest to ta prostsza sytuacja w momencie, kiedy nie generujemy żadnych kosztów. Teraz druga sytuacja, też ta prosta, z tym, że skupimy się na kosztach. Jest to analogiczna sytuacja. Znowu będziemy mieli trzy konta TO-owe. Jedno to będą jakieś czwórki. Drugie to będzie VAT. Już będę pisał w skrótach. I trzecie to będą rozrachunki kontrahenci. I sytuacja analogiczna. Kupujemy usługi, na przykład na kwotę 100 zł, czyli mamy koszty, mamy podatek VAT, 23 zł i mamy pieniądze, które wisimy naszym kontrahentom, czyli 123 zł. Druga faktura, zakupujemy na przykład materiały biurowe,
także ląduje na czwórkach. Co prawda będzie to już inne konto czwórek, ale to jest uproszczenie. Odsyłam do filmu z kontami rodzajowymi. Niech to będą także towary na 100 zł, VAT znowu 23 zł i nasze zobowiązanie na 123 zł. Suma obrotów na koncie VAT w tym momencie wynosi 46 zł. I analogicznie, w danym miesiącu nasza firma nie przyniesie żadnych zysków, ponieważ nie wystawimy żadnej faktury sprzedażowej, co wiąże się z tym, że nie powstanie żaden VAT. Jest to kwota, którą Urząd Skarbowy albo będzie musiał nam zwrócić, albo będziemy mogli przenieść na poczet kolejnego miesiąca, bądź też kolejnego kwartału, zależnie się od tego, jak się rozliczamy. Teraz przejdźmy do tej bardziej skomplikowanej sytuacji, czyli w momencie, kiedy w danym miesiącu mamy zarówno zakupy, jak i sprzedaż. Wydaje mi się, że 4 konta TO-owe wystarczą. Raz, dwa, trzy. I tu sobie zrobię wyodrębnione. I zrobimy kilka tych operacji. Pierwsze to będą nasze czwórki, jakiekolwiek, czyli koszty. Drugie to będą siódemki, czyli nasze przychody. Teraz zrobię rozrachunki z kontrahentami, na które będę mógł księgować zarówno nasze zobowiązania, jak i nasze należności. Rozrachunki, kontrahenci i ostatnie rozrachunki z tytułu VAT. I teraz przypuśćmy sobie, że będziemy mieli operacji 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pierwsza operacja to będzie zakup materiałów na kwotę 100 zł netto. 23% VAT-u, czyli 23 zł, czyli brutto 123 zł. Druga operacja będzie to zakup usług na 1000 zł. Daję takie kwoty, ponieważ one są uproszczone. Także 23% VAT-u i brutto 1230 zł. Wystawiliśmy jedną fakturę, czyli to będzie tak: zakup, sprzedaż. Wystawiliśmy jedną fakturę na kwotę 200 zł. Netto 46 zł VAT-u, brutto 246. Kolejna faktura zakupowa. Kupiliśmy usługę od kogoś, kto nie jest podatnikiem VAT. Na kwotę powiedzmy 1500 zł, czyli netto jest 1500. VAT nie ma, czyli brutto jest 1500. Znowu sprzedaliśmy jakąś usługę na kwotę 100 zł. Czyli 23 VAT, brutto 123 zł. No i ostatnia operacja, niech to będzie także sprzedaż. Zobaczymy, co wyjdzie, ponieważ nie liczyłem tego wcześniej. Na kwotę 300 zł netto, VAT-u 69 zł, czyli brutto 369 zł. I zaczynamy sobie je powoli księgować. Pierwsza operacja to była zakupowa na nasze czwórki, czyli operacja 1A, teraz już będę sobie pisał A, żeby nie upraszczać tego aż tak bardzo, żeby było wszystko widać. 1A kwota 100 zł, rozrachunki z tytułu VAT 1B 23 zł i nasze rozrachunki z kontrahentami 1C 123 zł. Druga także jest zakupowa, czyli analogicznie księgujemy 2A 1000 zł, 2B 200, to miało być 230 oczywiście złotych i 2C 1230 zł. Teraz faktura sprzedażowa, czyli generujemy sobie przychód, czyli 3A 200 zł, 3B rozrachunki z VAT 46 zł i rozrachunki z kontrahentami. Oczywiście nie prowadzę analityki do różnych kontrahentów, ale zachęcam Was do obejrzenia filmu, żeby też skumać, o co chodzi. To jest uproszczenie w tym momencie do wyjaśnienia, kiedy odprowadzamy podatek, a kiedy to nam powinien zostać zwrócony. Operacja 3C 246 zł, czyli mamy tak, mamy pierwszą, drugą, trzecią. Teraz dochodzimy do sytuacji, gdzie kupujemy od kogoś, kto nie jest podatnikiem VAT. Czyli najpierw nasz zakup, czyli znowu generujemy jakieś koszty na kwotę. Operacja czwarta, 1500 zł. I w tym momencie omijamy całkowicie konto VAT, ponieważ już nam powstaje rozrachunek, gdyż tego VAT-u nie mieliśmy.
bo ktoś ma prawo nie być VAT-owcem, a my wtedy nie mamy prawa do odliczenia tej kwoty. Rozrachunki z kontrahentami w tym momencie będziemy księgować operację czwartą, 1500 zł. Później mamy sprzedaż, czyli znowu nam powstają. To jest już operacja piąta. Piąta A, kwota 100 zł, VAT. Piąta A, 23 zł. I nasze należności, piąta C, tu było B oczywiście, 123 zł. I ostatnia, szósta operacja, znowuż mamy sprzedaż, czyli szósta A, 300 zł, szósta B, 69 i szósta C, 369. Abstrahując od salda konta rozrachunki z kontrahentami, które tak naprawdę byśmy w tym momencie już nie wiedzieli, co się dzieje, gdybyśmy nie prowadzili do tego analityki, przechodzimy do konta rozrachunki z tytułu VAT. Sumujemy sobie obroty po każdej stronie, czyli po stronie winien mamy obroty na kwotę 253 zł. Po stronie ma będziemy mieli 46, 23, 69, czyli 9, 18, 8, 1. 10, 12, 13, 138 zł, prawda? Powinno tak być. 138 zł. Czyli teraz widzimy, że nasze zakupy, pomimo tego, że mieliśmy jedną fakturę, w której nie było VAT-u, wyniosły więcej, aniżeli nasza sprzedaż. Jest to różnica 2, to mamy 2 do 40, 62, 62 plus 53, 5, 11, 115 zł różnica. I takie saldo będzie na naszym koncie rozrachunki z tytułu VAT. 115 zł. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, to dajcie znać w komentarzu, bo liczę to szybko w głowie. Konto nam w tym momencie się bilansuje. Jest to kwota, którą Urząd Skarbowy będzie musiał nam zwrócić, bądź możemy przenieść sobie na poczet kolejnego miesiąca. Analogicznie, gdybyśmy podmienili te operacje i nasze zakupy stałyby się sprzedażą i na odwrót, to w tym momencie byśmy to my musieli zapłacić do Urzędu Skarbowego różnicę, która wyniknęła w danym miesiącu. Jest to oczywiście, tak jak powtarzam wielokrotnie, są to podstawy. Myślę, że dla osób, które chcą się głębiej w ten temat wdrożyć, no to tak naprawdę musiałaby już głębiej szukać. Ja tłumaczę dla Was wszystkie podstawy. Staram się to zrobić najlepiej jak potrafię. Dlatego jeżeli się podoba, bardzo proszę o to, żebyście to pokazali. Zostawili łapkę w górę, zostawili w komentarz. Mnie to motywuje, chce mi się kręcić. Tak jak widzicie, chciałbym wrócić do nagrywania filmów. Także mam nadzieję, że to zostało dość sporo wyjaśnione. Teraz zrobię jeszcze tylko lekkie przybliżenie na kartkę, żeby było lepiej widać. I dziękuję Wam bardzo w tym momencie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to standardowo zapraszam, zadawać je w komentarzu. Możecie oczywiście polubić moją stronę na Facebooku. No i możecie też pisać maile, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa, cześć!